Wyposażenie obiektu logistycznego to proces. O sukcesie wdrożenia można mówić tylko wtedy, gdy wszystkie strony zaangażowane w realizację projektu są zadowolone. WDX, czyli Warehouse Development Experts, to firma technologiczna tworzona przez inżynierów, producent regałów, przenośników i automatyki magazynowej oraz dystrybutor wózków widłowych. Lider rynku projektujący kompleksowe rozwiązania intralogistyczne. Dziś chcielibyśmy pokazać Wam, jak wygląda proces inwestycyjny prowadzony przez ekspertów WDX. Optymalnie, gdy współpraca pomiędzy inwestorem a dostawcą wyposażenia technicznego magazynu rozpoczyna się już na etapie projektu hali. Jest to ważne zarówno z punktu widzenia współczynnika wykorzystania powierzchni, możliwości implementacji określonych rozwiązań technologicznych, jak i nakładów inwestycyjnych. WDX SA za koncepcję układu wyposażenia technologicznego, tak zwany layout, odpowiada projektant mający bezpośredni kontakt z inwestorem. W przypadku, gdy wdrażamy kompleksowy system magazynowy, powstaje multidyscyplinarny zespół wdrożeniowy złożony z inżynierów oraz doradców technicznych specjalizujących się w określonych obszarach. Projektanci WDX SA przygotowują layout aranżacyjny magazynu nieodpłatnie. Następnie koncepcja układu technologicznego obiektu jest omawiana z inwestorem podczas spotkań roboczych, które odbywają się w wygodnej dla zainteresowanych formie. Dla większej pewności co do planowanych decyzji, inwestor może odwiedzić magazyn jednego z partnerów WDX, gdzie zweryfikuje na żywo działanie systemu, a także porozmawia o zaletach i wadach z jego użytkownikami. W przypadku wózków widłowych istnieje możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia we własnym obiekcie. Długotrwałe zaangażowanie personalne projektantów WDX pozwala zadbać w pełni o interesy inwestora. Regały i automatyka magazynowa produkowane są w naszej zgierskiej fabryce. Dostarczamy systemy magazynowe na miarę. Punktem wyjścia jest dla nas wyposażony obiekt, a nie standardowe wymiary komponentów regałowych. Magazyn o powierzchni 4000 m2, w którym aktualnie się znajdujemy, należy do hurtowni farmaceutycznej Novo. Wdrożone rozwiązania składają się z podestu obsługowego opartego na konstrukcji regałów półkowych z XX Max, uzupełnionego o wysoki skład z regałów paletowych, a także regałów przepływowych do kartonów i pojemników. Transport paczek do wydzielonej strefy sortowania odbywa się przy pomocy automatycznego systemu przenośników rolkowych, wyposażonych w czytniki kodów kreskowych oraz przenośniki taśmowe pochylne.